Zachowanie jednego z uczestników obecnej edycji, rolnika, wzbudziło spore zamieszanie. Widzów bardzo rozczarowała postawa Marcina, który gości u siebie Anię i Magdę. Co takiego zrobił? Rolnik szuka żony, nowe odcinki, ostatni odcinek, Rolnik szuka żony, obfitował w zwroty akcji i poważne decyzje uczestników. Powoli zaczyna klarować się, kogo rolnicy chcieliby poznawać dalej w kameralnym gronie. Pierwsze pary już powstały, Agata kontynuuje znajomość z Irkiem, Wiktoria wybrała Adama, a Sebastian zaproponował udział w kolejnym etapie Kasi. Ostatnia decyzja szczególnie mocno zadziwiła widzów, do tej pory uczestnik bardzo jasno dawał znać, że najbliższa jego sercu jest Patrycja. Oglądający liczą na to, że w finale wyjaśni się, skąd taka zmiana, Marcin na randce z Anią. Widzów mocno zdziwiło, a jednocześnie zaniepokoiło, zachowanie Marcina. Chodzi o to, co wydarzyło się podczas randki z jedną z kandydatek, Anią, w sadzie. Podczas spotkania rolnik kilkukrotnie nawiązywał do tego, aby doszło już do pierwszego kontaktu fizycznego, zależało mu na tym, by móc przytulić swoją kandydatkę. Ta jednak nie chciała jeszcze przechodzić do tego etapu, boisz się jakoś kontaktu, że cię dotknę czy przytulę, pytał. Kobieta tłumaczyła, że nie ma problemu z bliskością, ale nigdy wcześniej nie spotykała się z kimś, kto jednocześnie jawnie randkował jeszcze z inną. Chciałbym się do ciebie przytulić, zobaczyć jak to jest, mówił, na końcu stwierdził, że Ania stawia mur i odczuwa od niej lekki powiew chłodu. Na wszystko potrzeba czasu, żeby siebie poznać lepiej, to troszkę czasu na to potrzeba, opowiadała Ania przed kamerą. Internauci komentują zachowanie Marcina, w internecie zaroiło się od komentarzy. Widzowie byli rozczarowani postawą, jaką zaprezentował Marcin. Na pierwszej randce, a on już chciał bliskości, jakby znajomość miała latami osiadłe fundamenty, ten to dobry agent, dwie stoki za ogon ciągnie, niedojrzały bajerant, taki trochę wszystko chciałby na już, słaby facet, robi konkurs zbliżeń. Pochwalili natomiast zachowanie Ani, super Ania zareagowała, Ania brawo za ten dystans, zgasiła go jak peta. Pierwsza randka i chce, aby już się do niego tuliła. Pokazała dziewczyna zasady i wartości. Takich dziewczyn dzisiaj mało, z wdziękiem i klasą wyznaczyła granicę, dojrzała, brawo, dobrze dziewczyna mówi, rozsądna jest.